Cześć, jako jedyni youtuberzy w Polsce dostaliśmy do testowania taki projektor od Samsunga, Samsung The Freestyle, w skrócie będę mówił Samsung Freestyle, który jest takim projektorem dla osób, które nigdy nie miały projektora i nie chcą się zastanawiać nad tym, jak to jest mieć projektor, jak go ustawiać, tylko chcą po prostu go używać. Bardzo ciekawy produkt, który może się przyjąć i troszeczkę zmienić tę branżę. Zapraszam do oglądania. Tutaj mamy projektor może nie we wczesnej wersji, ale na pewno ze wczesną wersją oprogramowania, którego z tego powodu nie będziemy oceniać. Moglibyśmy to zrobić, się czepiać jakichś szczegółów, ale po co, skoro jak ten sprzęt trafi do sklepów, to oprogramowanie będzie zupełnie inne, plus widzieliśmy update'y i to, że naprawdę one dużo zmieniają. No i to jest sprzęt bezobsługowy, bo go możemy po prostu postawić, podłączyć do prądu za pomocą USB-C, opcjonalnie podłączyć coś za pomocą mniejszej wersji HDMI, ale tak naprawdę nie musimy tego robić, bo tutaj mamy wbudowany system Tizen, taki jak w telewizorach Samsunga, więc możemy wchodzić do sklepu, pobierać aplikacje, mieć tutaj Netflixa, Canal Plus, HBO i mnóstwo innych programów, które akurat chcemy oglądać. Więc tak naprawdę podczas korzystania z tego sprzętu tylko ze względów recenzyjnych, tak to nazwę, podłączaliśmy do tego jakikolwiek sprzęt, a ten wbudowany system w zupełności nam starczał. Taki sam jak w telewizorach jest nie tylko system, ale też pilot, bo każdy, kto ma telewizor Samsunga, na pewno go rozpoznaje. Bardzo ważne jest też, że mamy tutaj wbudowany głośnik, który brzmi całkiem nieźle jak na tak mały sprzęt, ale jest raczej opcją awaryjną. Niemniej, jeżeli nie chcecie podłączać do tego sprzętu żadnych głośników, to możecie to zrobić. A jeżeli chcecie podłączyć na przykład, tak jak ja, jakiś kino domowy głośnik, bo u mnie na przykład w sypialni to jest dodatkowe kino domowe, taki głośniczek mam od LG, a jak moja małżonka na przykład śpi, to zamiast głośnika podłączam słuchawki Bluetooth, więc to też można zrobić. Więc mamy tutaj do wyboru mnóstwo opcji. Podłączamy głośnik albo słuchawki bezprzewodowe, korzystamy z wbudowanego głośnika. No taki sprzęt dla zwykłego człowieka, co oczywiście cieszy. Najważniejsze jednak jest, że ten projektor od Samsunga pozwala na ustawienie obrazu wielkości 30 minimalnie do 100 maksymalnie cali. Więc no powiem Wam, że ekran tak duży jest naprawdę imponujący. Żeby kupić taki telewizor, to trzeba mieć mnóstwo pieniędzy. I trzeba mieć też odpowiednią ścianę i odpowiedni nawet wieszak, bo to już się robi wtedy ciężkie bydle, a tutaj nie trzeba mieć nic. Bierzemy taki projektor, stawiamy go, no i tyle, ktoś powie. A geometrię ustawić, a inne rzeczy, a ja mówię, nie trzeba, bo to jest mądre, to jest inteligentne, więc jak postawimy na przykład tak krzywo, to on chwilę pomyśli i tę geometrię dostosuje do otaczających go warunków. Więc to jest naprawdę, tak jak już wielokrotnie mówiłem, sprzęt absolutnie bezobsługowy. Co prawda, jeżeli chodzi o jakość obrazu, projektory generalnie są gorsze od najwyższej klasy telewizorów, ale to jest jednak duży i mimo wszystko bardzo ładny obraz, bo 100 cali, Full HD, 60 klatek na sekundę. Moim zdaniem zwykłemu zjadaczowi chleba, jeżeli chodzi o projektor, więcej nie trzeba, a jeżeli będziemy korzystać z niego głównie po zmroku, wieczorami albo w nocy, no to także ta jasność albo kolory też nie będą nam przeszkadzać, tak jak w przypadku innych projektorów. To jest projektor o tyle fajny, że kiedy mamy zwykły projektor, na przykład taką kobyłę jakąś sobie stawiamy albo wieszamy, to my ustawiamy tą, dobieramy tę geometrię, ma być idealnie, super, ale jakbyśmy chcieli zabrać taki projektor, to nagle nie możemy, bo albo jest za duży, albo trzeba znowu się bać w te ustawienia. Tutaj nie ma tego problemu. Kochani, jedziemy na działkę z dziećmi. No i jedziemy i sobie na ścianie jakiejś chcemy puścić film, stawiamy, włączamy, wszystko robi się samo. I to jest właśnie piękne. To jest projektor dla osób, które nie chcą się bawić w te ustawienia, w zastanawianie się, jak coś robić i mogą ten projektor zabrać absolutnie wszędzie. Więc nawet jeżeli mamy za oknem taką pochmurną noc, no to możemy na przykład na suficie wyświetlić nocne niebo albo na ścianie wyświetlić jakieś neonowe napisy. Więc to jest nie tylko projektor, ale też fajny taki gadżet lifestyle'owy, bym powiedział, upiększający dom. To jest produkt taki w stylu telewizora Samsung The Frame, który jest nie tylko dobrym telewizorem, ale też jest pięknym meblem, to tutaj jest troszeczkę podobnie, bo ten sprzęt może po prostu upiększyć nasze mieszkanie lub dom. Do tego sprzętu można dokupić jedno akcesorium, którego niestety nie mamy. To jest taki specjalny uchwyt, adapter, dzięki któremu można ten oto sprzęt podłączyć do gniazda na żarówkę.
Ja wiem, że to brzmi dla wielu osób dziwnie, ale to naprawdę ma sens, bo po pierwsze mamy zamocowanie na suficie, głównie. Po drugie, jak wkręcamy to, to się trzyma, bo jest gwint. A po trzecie, no żarówka pobiera skądś energię. I właśnie taki adapter także przekazuje energię do takiego projektora. I to jest naprawdę super opcja. Żałuję, że nie miałem opcji z czegoś takiego skorzystać, bo jakby coś takiego się pojawiło, to ja bym pierwszy chyba wywalił telewizor od siebie z sypialni, kupił taki projektor i po prostu przykręcił go na suficie. Zero montażu jakiegoś, zero bawienia się w ustawienia, kable i tak dalej, nic nie wisi, to po prostu działa, a jeżeli chcemy to gdzieś zabrać, to odkręcamy jak żarówkę i zawieramy. Fenomenalna rzecz, bardzo mi się to podoba. To też jest bardzo fajna rzecz z tego powodu dla rodzin z dziećmi, bo możemy mieć swój ekran w sypialni i to będzie właśnie ten oto projektor, ale czasami dziecko chce obejrzeć na przykład bajkę w pokoju na dużym ekranie, albo do dziecka przychodzą znajomi i też chcą obejrzeć bajkę albo film na dużym ekranie i wtedy można to po prostu postawić w pokoju dziecka, ten film puścić. No, jak mówiłem, zero jakiegokolwiek bawienia się, szarpania się z konfiguracją. I ten oto sprzęt kosztuje 5000 zł bez złotówki, 4999. Czy to dużo? Moim zdaniem tak, no bo to jest dużo generalnie i jak na telewizor i w sumie jak na projektor, chociaż fani projektorów zaraz mnie zjedzą, ale jeżeli ktoś ma środki na taki sprzęt, nie będzie go taki zakup bolał, chce kupić dobry projektor, którym w ogóle nie będzie musiał się zainteresować, ale za to będzie mógł go wszędzie zabrać, no to powiem Wam, że opcja co najmniej świetna. Gdybym ja miał sobie kupić projektor, to zdecydowałbym się właśnie na sprzęt tego typu. Nie wiem, czy inni producenci mają takie projektory, chyba nie, więc mogę teraz powiedzieć, że w sumie taki sprzęt po prostu bym wziął, bo to jest bezobsługowy, nie trzeba się tym interesować. I tak naprawdę tutaj tych 5000 zł nie płacimy za jakąś jakość obrazu, tylko za to, jak to jest przemyślane, bezobsługowe, no generalnie za święty spokój. Dajcie znać w komentarzu, czy chcecie więcej takich ciekawostkowych sprzętów, czy jednak nie, bo Wasze opinie oczywiście są dla nas ważne. Poza tym standardowo łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek. No i napiszcie też przy okazji, co sądzicie o tym projektorze. Fajny, niefajny? Czy byście taki chcieli mieć, czy nie? No, na mnie zrobił niesamowite wrażenie, głównie przez swoją formę. I mam nadzieję, że takich sprzętów będzie po prostu więcej. A tymczasem do zobaczenia, widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!